Witam serdecznie Państwa, co się dzieje na rynku nieruchomości. Wielkie tąpnięcie, totalne zniszczenie pieniądza, totalne bezsensowne inwestycje, które dają tylko i wyłącznie gorycz i utratę pieniędzy inwestorów w nieruchomości. Taka w danym momencie jest rzeczywistość w wielu krajach. Wielkie spadki cen nieruchomości, za to wielkie wzrosty innych aktywów. Szanowni Państwo, zapraszam na najnowszą, najświeższą dozę Informacji, analizy, które nam rozwiążą zagadkę na pytanie, czy dalej opaca się inwestować mocno w nieruchomości w Europie, która właściwie będzie gniła ze względu na to, że gaz jest coraz droższy, a to oznacza, że jeżeli nie ogrzewamy swoich domów wystarczająco, jeżeli domy nie są ocieplone wystarczająco i nie ogrzewamy tych domów, czy to jest Polska, czy to są Niemcy, czy to jest Wielka Brytania, czy Hiszpania, no, takie domy zwyczajnie gniją. Takie domy zwyczajnie gniją, yy, bo ulegają erozji, yy, powstaje grzyb, którego potem nie da się usunąć. Taka jest rzeczywistość, więc ludzie będą w danym momencie oszczędzać na swoich nieruchomościach, oszczędzać w swoich domach nie będą grzać, bo większość ludzi tego po prostu zwyczajnie nie rozumie, że jeżeli utrzymuje za niską temperaturę w swojej nieruchomości, to ta nieruchomość bardzo często zaczyna gnić. Szanowni państwo, dokonuje się erozja. Ja oczywiście nie mówię, żeby grzać tam 23 stopnie, ale jeżeli temperatura w danej nieruchomości mocno spada, to wtedy one się po prostu tak poddają tej erozji zwyczajnie, tak więc w takim kraju proszę sobie wyobrazić jak Wielka Brytania to będzie gigantyczny problem, tam i tak znaczna część nieruchomości jest zagrzebiałych, zgniłych, prawda one mają to gigantyczny problem no a w sytuacji, w której ten gaz ten prąd będzie tak drogi i będzie coraz droższy jak w danym momencie będziemy mieli sytuację, w której Wielka Brytania no będzie dwa razy szybciej gniła w Polsce też jest ten sam problem choć my w Polsce generalnie jako tako nie mamy problemu z grzybem na taką skalę jak w Wielkiej Brytanii, w której jest po prostu zwyczajnie bardzo e, wilgotno i tam ten grzyb jest i tak się buduje, bo tam nie ma tej zimy i ten grzyb łatwiej wychodzi, no to w sytuacji, w której ludzie będą oszczędzać zwyczajnie na prądzie, na gazie te nieruchomości będą gniły dwa razy, trzy razy, a może nawet cztery razy szybciej, no niestety taka jest rzeczywistość jest to smutne, jest to bardzo smutne, bo jest to bardzo przykre, gdy w tak wielkim Kraju jak Wielka Brytania, który ma tyle osiągnięć, szanowni Państwo, naukowych i, i nie tylko, i biznesowych na świecie. Oczywiście też jest druga ciemna strona Wielkiej Brytanii, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tak, Wielka Brytania ma dużo plusów, jak ma tej. Także i ciemnej strony, no, no bo też się nie oszukujmy, prawda, bo po drugiej stronie stoją, przecież stoi pół świata, który był okradany przez Wielką Brytanię, wyniszczany przez Wielką Brytanię, prawda, no ale po drugiej stronie, no jest ta wspaniałość Wielkiej Brytanii, te wszystkie uniwersytety, te wszystkie dokonania, ci wszyscy nobliści z uniwersytetów brytyjskich, prawda, i wiele, wiele innych rzeczy, jak oczywiście Industrialna Rewolucja, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale takich krajów jest oczywiście wiele, które mają zasługi na świata, dla świata, przecież takim krajem jest i, i Grecja, i, i Włosi, e, ta, i Hiszpania też skolonizowała świat, wiele czynników właśnie takich jest, no ale także i Polska ma gigantyczny wkład przecież w naukę, w, daleko nie trzeba szukać, e, Jan Heweliusz z mojego miasta, e, szanowni państwo, to było, on był niemieckojęzyczny, ale to wtedy po niemiecku po prostu się pisało, wtedy gdy chciało się za Istnieć, Kopernik też pisał po niemiecku, no tak jak się dzisiaj pisze prace naukowe po angielsku, prawda? No ale jeżeli chodzi, no i to jest smutne, że taki kraj właśnie zgnije. No zgnije, po prostu zgnije. Większość tych nieruchomości tam po prostu zwyczajnie zgnije, bo ludzie będą oszczędzać, szanowni państwo, na gazie. Ale w Polsce mamy podobny problem. Podobny problem, prawda? Gdy w, w tych raczej to nie grozi mieszkaniom, prawda? Ale ludzie będą oszczędzać na gazie, będą oszczędzać na prądzie w, w takich, no, sytuacjach, gdy ten gaz, ten prąd to będzie zwyczajnie drogie i te Nieruchomości w Polsce będą gnić. Zamiast oszczędzać te nieruchomości, ocieplać, prawda, żeby one były szczelne i tego gazu mniej szło, no to my sobie podwyższamy cenę gazu. I tak dalej, i tak dalej, i zabraniemy sobie węgla, drewna. Więc jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to jest gigantyczny, gigantyczny wpływ, szanowni państwo, bo inwestowanie w nieruchomości nie polega na tym, że sobie kupujesz nieruchomość i sobie ją masz, prawda? Taką nieruchomość trzeba naprawiać, płacić podatki, wynajmować, biegać za nią, i tak dalej, i tak dalej. Ja powtarzam to od 15 lat. Inwestowanie w nieruchomości to nie jest zabawa, to jest normalny biznes, i ja powtarzam to, szanowni państwo, od początku mojego, mojej działalności. Z Zresztą filmy takie, które zrobiłem na początku tego kanału YouTube 9 lat temu, bo tak naprawdę pierwsze filmy nagrałem 9 lat temu, potem po prostu ich nie nagrywałem w ogóle, nie miałem takiej potrzeby, no ale już nawet te prawie 10 lat temu tłumaczyłem, że inwestowanie w nieruchomości to nie jest zabawa na 5 czy 10 lat. Jak ktoś inwestuje w nieruchomość, to musi zrozumieć, że to jest zabawa na 15, 20, a nawet 25 lat. To jest taka sytuacja, to są takie timeframes, mo można zarobić szybciej, no ale tak to jest. Tak jak i złoto jest raczej aktywem długoterminowym, choć ja bym powiedział, że złoto może być aktywem bardziej krótkoterminowym, aniżeli nieruchomości. Bo łatwiej zbyć, łatwiej kupić przy wzwyżkach cen i spadkach cen kupić, a sprzedać przy wzwyżkach. Cen, prawda? Więc tutaj się lepiej tym handluje. Tak więc szybko to zmienia właściciela, więc jest to dobre. Szanowni Państwo, zaraz przejdę do konkretów, ale zanim przejdę do tych konkretów, które rozwalą czachę i naprawdę rozbiją już jak szklankę. Szanowni Państwo, ja jestem za rynkiem nieruchomości. Rzecz jest w tym że ja nie jestem propagandistą, który, ja jestem za rynkiem nieruchomości i szanowni Państwo, zawsze za nim będę, bo my mieszkamy w domach. Ja uważam, że inwestowanie w nieruchomości, budowanie nieruchomości jest dobre, bo przecież musimy gdzieś mieszkać, prawda? I, i, ale ja jestem realistą na rynku nieruchomości i ja ciągle próbuję wytłumaczyć te zachłyśnięcie, bo w Polsce w znacznym stopniu jest zachłyśnięcie rynku nieruchomości, co jest złe generalnie co jest złe, bo to pokazuje jak nie rozumiemy rynku nieruchomości w Polsce jako tako nie rozumiemy nie rozumiemy, bo, bo, bo sieje się propagandę i tylko hasłowość, prawda, hasłowość a tak naprawdę inwestując na rynku nieruchomości można się wkopać w niezłe bagno i zdenerwowanie i po prostu utratę czasu utratę pieniędzy, taka jest rzeczywistość tak więc rynek nieruchomości teoretycznie jest łatwy no ale są pewne warunki pod którymi trzeba na tym rynku nieruchomości sobie siedzieć szanowni państwo i ja mam na to setki przykładów widząc co się dzieje z nieruchomościami na przykład moich klientów w jak można się wrąbać i bezsensownie stracić pieniądze, pieniądze, szanowni państwo? Jeżeli po prostu myśli się, że się pozjadało wszystkie rozumy, taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. I teraz pokażę coś, coś szokującego, i to jest ważne, jak ktoś chce inwestować w nieruchomości, żeby rozumiał takie rzeczy, prawda? Bo jeżeli ktoś ma 30 lat i myśli, o, zaraz zacznę inwestować w nieruchomości, będę miał ich 5, będzie wszystko fajnie i tak dalej, i ty tylko będę zarabiał i one będą rosły i będzie super. Nie, nieruchomości to jest biznes jak każdy inny, który wymaga czasu. Pamiętaj, że w czasie, gdy masz, gdy jedziesz załatwiać coś na swojej nieruchomości, mógłbyś pójść do pracy, prawda? A dzisiaj na przykład y, przecież y, dzień pracy budowlańca w Polsce to jest 1000 zł, prawda? No dzień w pracy budowlańca w Polsce to jest dzisiaj 1000 zł pi razy drzwi normalnego takiego budowlańca, nie takiego co podaje cegłę. No. Takie są ceny: 1000 zł, 800 zł, prawda? Czasem 1500 zł, w zależności czy dużo narzędzi, czy nie. No tak, takie są generalnie, wiecie, no, ceny. Jeżeli ktoś sobie bierze mniej, to wiadomo, że traci. Przecież dzisiaj płaca minimalna to jest prawie 30 zł na godzinę. No to nawet zwykłego przepraszam, zwykłego ogrodnika, jeżeli chcesz zatrudnić na 10 godzin, no to musisz mu tylko płacę minimalną, w płacy minimalnej, jak on od ciebie poprosi, nawet jak jest na samym samozatrudnieniu, no to musisz mu zapłacić 30 zł, prawda? A propos nieruchomości. No to to też jest prawda. No bo jeżeli masz na przykład dom i wynajmujesz go nie wiem yy... Na pokoje nawet, no to ktoś przecież te ogrody to wszystko musi robić, prawda? No a 10 godzin, pra 10 godzin pracy dzisiaj najtańszego ogrodnika. Bez narzędzi, no to jest 30 złotych, za godzinę no to jest 300 złotych, a jak chcesz z narzędziami, no to pewnie jest jakieś 500 złotych, prawda? A jeżeli chcesz takiego porządnego, który zrobi ci dobrze, to jest 800 złotych. Dzisiaj można powiedzieć, że w rzeczywistości, jeżeli ktoś chce zarabiać na ogrodnictwie, jeżeli ktoś chce mieć, być porządnym ogrodnikiem, no to dzień pracy ogrodnika, szanowni państwo, taki ogrodnik musi kasować około 1000 złotych dziennie, nie? Zabycie ogrodnikiem. 1000 zł, czyli chcesz, przychodzisz, robisz ogród w jeden dzień, 1000 zł za to bierzesz, nie? Taka jest rzeczywistość, no bo przecież są narzędzia, samochód dojazdy, podatki, no to jest 1000 zł, prawda? Jeżeli chcesz wyjść więcej, trochę więcej niż płaca minimalna, prawda? Bo przecież no, 1000 zł 30% podatki, 30% koszty i zostajecie, i to i to wcale dużo nie zarabiasz, prawda? I wcale dużo nie zarabiasz, i taki jest koszt w danym momencie w Polsce zatrudnienie na jeden dzień ogrodnika, więc takie koszty nawet jak ogrodnik trzeba wrzucić w koszty. Ale z drugiej strony też mówię, to z drugiej strony, jeżeli masz nieruchomość, a powiedzmy, właśnie nieruchomość, jesteś ogrodnikiem i masz nieruchomość, i na nieruchomości są problemy, i jedziesz na tą nieruchomość, to ty jedziesz czas, tracisz, nikt ci za to przecież nie płaci za tą godzinę y czy pięć godzin, które spędziłeś na tej nieruchomości. Y ale w tym samym czasie mógłbyś ogarnąć powiedzmy pół ogrodu, czyli zarobić 500 złotych. Więc y, ja to ciągle tłumaczę, że y, nieruchomości są z jedny, jedną z dziedzin, które mogą być dobre do, dla danego człowieka. Yy, 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 można sobie na przykład, yy, są różnego sposoby, yy, różne sposoby, które yy, mogą dać szybko drogę taką, że będziemy zarabiać dużo z nieruchomości, na przykład jest to sytuacja osoby starszej, na przykład mamy ludzi w wieku na przykład 60 lat i oni mają firmę i sprzedają tą firmę na przykład za 15 milionów złotych, no i oni sobie takie nieruchomości nie, kupują 30 nieruchomości na raz, bez kredytu oddają pod agencję i oni sobie wtedy nic nie robią, prawda? Bo te 30 nieruchomości kupi zostało kupionych, wiemy, że to są nie, niezgniłe nieruchomości, które będą jakoś tam działać, 30 nieruchomości w takich poddajesz, oddajesz pod agencję i masz swoją emeryturę, prawda? Ale jeżeli ktoś myśli, że to tak łatwo sobie dojść że to tak sobie łatwo dojść yy, do 30 nieruchomości yy, przez 30 lat. Czasem po prostu lepiej wybudować firmę, bo łatwiej wybudować firmę i potem sprzedać firmę, niż przez 30 lat kompletować 30 nieruchomości, bo się na nich zajedziesz, tak? Czyli biznes da ci więcej zwrotu, przede wszystkim na biznesie będziesz zarabiać, a potem możesz go sprzedać. Biznes. Biznes w wielu przypadkach, generalnie biznes daje więcej niż nieruchomości, to też sobie musimy to uświadomić. Biznes daje więcej niż nieruchomości, prawda? Bo budka e, e, przysłowiowa, e, budka z hamburgerami czy z pizzą. Może dać Ci tyle, co yy, wydajęcie, no nie wiem, siedmiu czy ośmiu nieruchomości miesięcznie, prawda? Jedna budka, ale to masz tylko jedną budkę do ogarnięcia, powiedzmy, tak? Jeżeli masz w dobrym miejscu i akurat jesteś dobry, umiesz robić tą pizzę, prawda, w tej budce, no nie? A budkę bierzesz i zabierasz w inne miejsca, a nieruchomości nie zabierzesz i tylko wielki problem, prawda? Bo trzeba je wynajmować. Jak nie oddasz pod agencję, no to jest po tobie, tak? Ale teraz przejdziemy do. Teraz przejdziemy do jeszcze innych, szanowni państwo, faktów. Przejdziemy do innych faktów. No i proszę zobaczyć, bo ciągle się mnie pytają ludzie. No dobrze, jeżeli ceny nieruchomości są przecenione w Polsce i jest problem, bo są napompowane, to czy to jest prawda i czy opłaca się na przykład w Wielkiej Brytanii inwestować w nieruchomości, bo Mówmy sobie wprost, w Wielkiej Brytanii ani nie opłaca w danym momencie, Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania to inwestycyjny humbug, w Wielkiej Brytanii ani nie opłaca się w danym momencie inwestować w nieruchomości, i w Wielkiej Brytanii nie opłaca się inwestować w ich walutę. No po prostu się nie opłaca. No po prostu się zwyczajnie nie opłaca. No i tyle, prawda? Taka jest prawda o Wielkiej Brytanii: ani ich nieruchomości nie są zwrotne, ani Fund Brytyjski nie jest zwrotny. Przede wszystkim popatrzmy. Ludzie mówią, że zawsze nieruchomości drożeją, z czego ja się zawsze śmieję, prawda? Ja się z tego bardzo śmieję, że nieruchomości drożeją. Ja bardzo się śmieję z tego hasła, że nieruchomości zawsze drożeją. Jeżeli kupisz nieruchomość, przede wszystkim popatrzmy, tu mamy takie nieruchomości, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Yy, mamy tutaj, szanowni państwo, mamy tutaj, yy, mamy tutaj, yy, mamy tutaj, proszę zobaczyć, mamy tu nieruchomość, proszę zobaczyć, ona ma być sprzedana za 100 tysięcy funtów. To jest Liverpool. Ja wziąłem pierwsze lepsze nieruchomości które mają akurat historię cenową, prawda? Bo w Wielkiej Brytanii mamy sytuację, w której pokazują historię cenową, prawda? Historia cenowa jest pokazywana w Wielkiej Brytanii, sprzedażowa, a w Polsce tego nie ma, to jest ukrywane, żeby po prostu z Polaków robić frajerów, żeby Polacy nie wiedzieli, ile płacą za nieruchomości, czy one są drogie, czy są tanie. Na Wielkiej Brytanii mamy coś takiego, jak idziemy tutaj w historię, prawda? No i widzimy, że ta na przykład nieruchomość, proszę zobaczyć, tutaj mamy historię sprzedaży, i ta nieruchomość w 93 roku, Została sprzedana. Prze Przepraszam, w 2006, czyli 18 lat temu, czyli prawie dwie dekady temu, została sprzedana za 93 tysiące funtów. Dzisiaj Guide Price. To jest 100 tysięcy funtów, prawda? Czy oni ją sprzedadzą za 100 tysięcy, czy za 90, czy za 110, czy za 120? Ja tego nie wiem. I to jest nieruchomość nieaukcyjna, bo teraz w Wielkiej Brytanii dużo nieruchomości jest po prostu aukcyjnych, jest na modern, modern auction, method of auction, bla, 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 tak? Czyli tak, ta, tak robią, żeby człowieka, mm, sprzedawca chce ubić kupca jak najwyżej, żeby nie wiedział... To jest po prostu taka aukcja, prawda? Kto da więcej, ale przez online, a nie e, czyli mailowo, różnorako, prawda? E, no i to jest generalnie problematyczne teraz dla kupców, dla sprzedawców lepiej. Dlaczego tak jest? No, bo jest problem na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii, bo dzieje się wszystko to, o czym ja po prostu zwyczajnie mówię, prawda? To co powiedziałem przed chwilą, tak? No i popatrzmy, prawda. W 2006 roku ta nieruchomość została sprzedana za 93 tysiące funtów, teraz chcą za nią 100 tysięcy. Jeżeli będzie dobrze, to sprzedadzą za 100 tysięcy. Czyli co? Cena nieruchomości przez 18 lat wywoławcza, to, to znaczy to nie jest wywoławcza, tyle chcą pirazy, że 105, 110, chcą nie wiem, tam, nie wiem, czy nawet sprzedadzą za 100, prawda? No to przez 18 lat cena nieruchomości, jeżeli sprzedadzą za 100 tysięcy, no to wzrosła 7 tysięcy funtów. 7 tysięcy funtów, czyli ile. Czyli nic, szanowni państwo, czyli nic. Czyli nic. W tym samym czasie, proszę zobaczyć, i takich nieruchomości jest jak nie, jak nie setki tysięcy, to nawet może miliony w Wielkiej Brytanii, które w ogóle nie zyskały na cenie. W ogóle. W ogóle nieruchomości trzeba dobrze kupić, tak? W ogóle nie zyskały na cenie. Prawda? W ogóle. I, i, wiecie, ja nie jestem w stanie sprawdzić. 23 milionów nieruchomości pod kątem ich ceny, przede wszystkim, bo nie wszystkie mają sprzedażową cenę, bo nie były sprzedawane, więc tej ceny nie ma, tak jak tutaj, tak? Po drugie, no i kto jest w stanie przewertować 23 miliony nieruchomości, tak? No to bym musiał robić to od rana do wieczora, zresztą ja nie muszę tego robić, bo ja dziesiątki tysięcy nieruchomości, szanowni państwo, przeanalizowałem, przerobiłem w swoim życiu na całym świecie, więc spoko, Tak? Tak więc ja to po prostu wiem, jest to oczywiste, bo jeżeli to się ciągle zdarza i to widzę, to, to matematycznie jest to bardzo duża skala, tak? No bo jeżeli ktoś na rynku nieruchomości jest od trzech lat, a ja, szanowni Państwo, w finansach jestem prawie od dwóch dekad, no to jest to wielka różnica, tak? Z wielka różnica. Tak. Eee, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć. Tutaj 93 tysiące i za 100 tysięcy. Zarobiliśmy na, na, na tej nieruchomości cenowo? Nie zarobiliśmy. Tylko, wiecie, w 2006 93 tysiące to było bardzo dużo. Tak? 100 tysięcy dzisiaj to jest bardzo mało. I, I co było można kupić za 93 tysiące? Proszę zobaczyć. Tu mamy 2006 rok. To jest wykres złota. W 2006 roku złoto było, szanowni Państwo, ksału GBP weźmiemy. Weźmiemy cenę złota do funta, ile byśmy mogli złota kupić szanowni państwo w tym roku w 2006. Proszę zobaczyć. Złoto było po 300 funtów, widzicie, za uncję, tak? Złoto po 300 funtów za uncję. Ostatnio ostatnio złoto wzrosło do proszę zobaczyć, do 1953 funtów. Proszę zobaczyć. Czyli jeżeli weźmiemy Gdybyśmy te pieniądze zainwestowali w złoto, te 93 tysiące funtów, 1953 podzielić na 300, to byśmy mieli 6,51 raza więcej. Razy 93 tysiące. Szanowni Państwo, gdybyśmy te 93 tysiące złotych zainwestowali w złoto, a nie w tamtą nieruchomość, to do dzisiaj mielibyśmy 605 tysięcy funtów. Tak? Gdyby zainwestować w złoto w 2006, trzymać do dzisiaj i sprzedać po tej ostatniej, najwyższej cenie kilka tygodni temu, bo przecież sprzedaje się drogo, kupuje się tanio, to mielibyśmy 600 tysięcy funtów, tak? Nieruchomość nic nie wzrosła, a złoto wzrosło do 600 tysięcy. I kto jest frajer, a kto jest cwaniak, tak? Powiecie, no tak, ale wynajmowałem tą nieruchomość i zarabiałem. No, no co z tego? Co z tego? Trzeba było za nią biegać, tracić czas, płacić podatki, ogrzewać. A tutaj zarobiłeś 600 tysięcy. Ile zarobiłeś przez 18 lat wynajmu takiej nieruchomości? Ile? 300 funtów na czysto miesięcznie? 300 razy czy 200? Może góra? Jakbyś odliczył czas i wszystko? 300 razy 12. Jakbyś chciał po najniższym oporze, nie wynajmując na, na pokoje, tylko na 300 razy 12 razy 18, no to jest 64 800 zł, przepraszam, funtów w dobrym przypadku, tak 64 800, tylko przez 18 lat za tą nieruchomością musiałeś biegać zamiast pracować. W tym samym czasie zarobiłbyś 3 razy więcej będąc czy 5 razy więcej będąc ogrodnikiem. Prawda? Ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania nieruchomości, sprzedawania nieruchomości, kupowania złota czy nie sprzedawania złota. No ale w danym ma momencie mamy sytuację, szanowni państwo, że ceny nieruchomości w ogóle w Wielkiej Brytanii nie wzrosły i to nie jest tylko taka nieruchomość. Tutaj mamy następną, następną, która miała akurat listing history. Prawda? I to też jest Liverpool, proszę, proszę zobaczyć, tak? Wiesz, to się rozpada, to wszystko, to jest wszystko do remontu, te wszystkie drzwi, to wszystko, to szanowni, popatrzcie na te okna, prawda? Popatrzcie, te dachy, to wszystko jest do remontu, no i zobaczcie, tutaj 115 tysięcy chcą za nieruchomość, tak? A nam się w że domy kosztują milion złotych, co z nie? Czy tam półtora? A w tym kraju dalej zarabia się, szanowni państwo, trzy razy więcej. Pamiętajmy, że w, w Wielkiej Brytanii dalej zarabia się trzy razy więcej. Przepraszam, wezmę łyka kakawy. W Wielkiej Brytanii zarabia się trzy razy więcej. Dalej, tak? I kredyty są dwa razy tańsze. I nie trzeba aż tyle gazu. A proszę zobaczyć listing history. Tutaj, akurat w 2018, kosztowała ta nieruchomość 73 500 funtów. Teraz chcą 115 tysięcy, tak? Czyli dobra. W 6 lat wzrosła. Niby cenowo o 50%. No ale oni chcą 115 tysięcy. To nie znaczy, że sprzedadzą. Może sprzedadzą za 100 tysięcy. A może za 95 tysięcy. Tak? Zaraz zobaczmy, od kiedy ją wrzucili. Czy będzie gdzieś. Ee, no, reduced. A jeszcze obniżyli. Widzicie? Czyli oni nawet nie są w stanie je sprzedać. Widzicie, jest reduced. Jest reduced. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Jest reduced on 24th, 5th. 2000, czyli, sz szanowni państwo, 5 dni temu obniżyli cenę tej nieruchomości, bo po prostu nie mogą jej sprzedać. I powiem wam tak, gdybyście chcieli ją kupić, gdybyście chcieli ją kupić, byście ją kupili, zapewne w danym momencie, za 95 tysięcy. Czyli wzrosła 20 tysięcy pi razy drzwi. Za 95. 000. Kto wie, czy byście nie kupili jej za 89? Kto wie, naprawdę, to tak działa, szanowni państwo, to tak działa. To, że coś gdzieś jest. Wystawione za 115, to w ogóle przecież nie oznacza, że 115 tysięcy kosztuje. Obniżyli raz. Przepraszam, przed chwilą na przykład wyobraźmy sobie, że obniżyli ze 130 na 115, to znaczy, że kosztowała 130? Nie. 130 nie kosztowała, bo musieli obniżyć na 115. No i dalej nikt się nie rzucił, nie widzimy, prawda? Mówię wam, żebyście mogli nawet ją kupić za 89, jeżeli akurat chcą sprzedać za 95, za 99, bez żadnego problemu. Tak? Istnieje taka możliwość. Nie mówię, że kupicie, no ale istnieje taka możliwość, tak? Czyli widzicie, tak? Czyli w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii, w, Li w Liverpoolu, szanowni państwo, to jest Liverpool. Wiecie, to jest Liverpool, prawda? To jest Liverpool. To jest Liverpool, to jest miasto, wiecie, yy, tam gdzie jest FC Liverpool, gdzie grał Jerzy Dudek jako bramkarz, yy, wielki klub, tak? wielki klub, bogaty klub, tak? I tam domy są po Domy trzypokojowe z ogrodem, z łazienką, dwupiętrowe są po. Y, wiecie, 480 tysięcy złotych? Tak? A u nas y, mieszkanka 30-metrowe są tak napompowane, że, że czy tam 25-metrowe, a czasem 20-metrowe, czasem 15-metrowe są tak napompowane, że y, frajerzy je kupują za 500 tysięcy złotych. Tyle co są warte te domy w Liverpoolu, w którym zarabia się dalej. Trzy razy więcej, podatki są 10 razy niższe, działalność prowadzi się 10 razy łatwiej, prawo jest skomplikowane, 158 tysięcy razy łatwiej, yy, bardziej. Szanowni Państwo, przecież prawo w Polsce to jest bagno. Bagno, prawo w Polsce jest tak skomplikowane, że albo... Pra... sami prawnicy go nie rozumieją, albo po prostu kłamią, nie? Bo jak pójdziesz do prawnika, to się nawet nie dowiesz, zapłacisz mu, to nawet się nie dowiesz w jakiej sytuacji jesteś, nie? No, tak po prostu tacy są prawnicy w Polsce, że albo oni sami nie rozumieją tego prawa, albo po prostu biorą pieniądze za kłamstwo, nie? No, tacy są prawnicy w Polsce. Tak jest zawiłe prawo w Polsce, że się nie doczytasz prawa w Polsce, albo, yy, nie wiem, po prostu może polscy prawnicy są tacy niekompetentni, nie? Po prostu tylko biorą pieniądze. Przecież polscy prawnicy potrafią zniszczyć swoją niekompetencją lub kłamstwem lub zmiennością prawa w Polsce życie całym rodzinom. No ja znam takie sytuacje, szanowni państwo, że, że polski prawnik potrafi być tak niekompetentny, albo zakłamany, albo to jakiś nieuk, albo dostał, wiecie, kto wie, może ma, wiecie, Uniwersytetum Tumanum, czy coś takiego. Nie wiem, albo nie wiem, bo przecież w Polsce jest skrajna korupcja, więc wiecie, jeżeli można kupować, wiecie, doktoraty w Polsce, czy tam, nie wiem, MBA, że to wstyd, no to może można kupować licencje prawnicze. Przecież w Polsce prawnicy są tak obrzydliwi, w Polsce prawnik nie wie, jakie jest prawo. W Polsce prawnik nie, nie wie, jakie jest prawo. Albo mówi, że wie, a na samym końcu nie wie. Bo wychodzi za. Co tydzień mu wychodzi inne. No, szanowni państwo, a tylko pieniądze biorą i niszczą. Chcesz mieć problem, idź do polskiego prawnika. Chcesz mieć problem idź do polskiego prawnika. Taka rzeczywistość, szanowni państwo. Chcesz mieć zniszczone życie? Chcesz mieć zniszczone życie? To idź do polskiego prawnika. Jak nie weźmiesz dobrego, normalnego prawnika, który zna się na rzeczy, no to ci zniszczy życie. Zniszczy ci na pięć lat życie. No są tacy prawnicy w Polsce i tu nie ma żadnych konsekwencji. Albo nie, ja nie wiem gdzie jest problem, czy to jest problem w tych prawnikach, że to tacy kłamcy są, może złodzieje, może oszuści, ale do tego nie dojdziesz. Bo w Polsce nie ma odpowiedzialności, szanowni państwo. W Polsce nie ma czegoś takiego jak suitability letter. Nie wiem, może jest, może nie ma, albo, albo wielu prawników kłamie, że nie trzeba. Nie dowiesz się tego. W Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, jak idziesz do brokera, to ci pisze suitability letter. Dlaczego, po co, po co, dlaczego, dlaczego tak, a nie dlaczego tak. A w Polsce idziesz do prawnika, to nic nie wiesz. On ci nie mówi, nie, nie, dlaczego idziesz tą drogą, a tamtą. Yy, pytasz go o jedne rzeczy, to ci mówi drugie, a potem po miesiącu zmienia, prawda? Polscy prawnicy to jest jedna wielka niekompetencja. Ja nie wiem, jak się, dlaczego polscy prawnicy dostają prawo do bycia prawnikami niektórzy, nie? Naprawdę nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ja, ja, ja zachodzę w głowę. Oni wszyscy powinni być pozywani, tacy właśnie, którzy nie rozumieją tego prawa i niszczą ludziom życie tak, broker musi wszystko zrobić, jak ci zniszczy życie, to liability insurance jest, tak, powinny być gigantyczne odszkodowania, polscy prawnicy niszczą całym rodzinom, szanowni państwo, życie. Albo z, z, ze zna, z braku znajomości prawa, albo braku kompetencji. Taka jest rzeczywistość, nie, W Polsce to, 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 taki to jest świat. No, ale nie dziwmy się, szanowni państwo, jak już po prostu tak, po prostu Polska jest zrobiona, tak, Zrozummy to. W Wielkiej Brytanii w danym momencie, szanowni Państwo, mamy w Liverpoolu nieruchomości, można powiedzieć domy, po 300 tysięcy złotych, po 390 tysięcy, całe domy, nie? W Wielkiej Brytanii, gdzie zarabiasz dwa razy więcej, prawo jest czytelne, zrozumiałe, 3000 bardziej razy łatwiejsze, szanowni Państwo, zarobki wyższe, podatki niższe i tak i tam nieruchomości są po 380 tysięcy złotych, całe domy, całe domy, nie? w Liverpoolu, a u nas jest to napompowane kredytem 0%, 2%, minus 5%, dodatkami na to, na tamto, na sram, to prawda, dodatkowo są takie rzeczy jak pracownicze plany kapitałowe, które dofinansowywują zagranicznym korporacjom miliony polskich pracowników, nie? Jak w danym momencie rzeczywistość, to się nie dziwmy, że to tak wygląda, nie? Pieniądz polski traci totalnie na wartości. Ale fund brytyjski też traci na wartości, tak. Szanowni Państwo, z takiej perspektywy, to się bardziej opłaca, y, kosztowej perspektywy, to się bardziej opłaca inwestować w nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Ale generalnie w ogóle się nie opłaca inwestować w danym momencie w nieruchomości w Wielkiej Brytanii, bo gaz i koszty są tak. Opłaca się dużym, dużym, którzy mają już dużo, ewentualnie, prawda, to się po prostu nie opłaca. Przy tak y, drogich cenach gazu, energii i tak dalej, i tak dalej, i sytuacji w Wielkiej Brytanii, zapadającego się funta, nie? Po prostu masz, w sytuacji, w której funt brytyjski zapadnie się w ten sam sposób, jak przez 15 lat, no to tam się nic nie opłaca, no bo inwestujesz w, w funtach brytyjskich w, w brytyjskie gnijące nieruchomości. No mówmy sobie wprost. A w Wielkiej Brytanii też masz tak, w wielu krajach, że tam masz y, y, doładowanie gazu na licznik, nie? Nie wiem czy to jeszcze dalej istnieje, ale i, 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 jeżeli masz doładowanie, szanowni państwo, nie, nie wiem na jaką skalę to jeszcze dalej istnieje, prawda? Bo to była wielka skala, to było coraz mniejsze w zależności od rejonów, prawda? Ja nie jestem w stanie tego policzyć przecież. W ilu, w ilu nieruchomościach w Wielkiej Brytanii są takie liczniki, prawda? Ja tego przecież statystycznie nie wiem, nie? Ale kiedyś to było na masową skalę. I o co chodzi? Że im droższy ten gaz, tym mniej będą ludzie sobie ogrzewać na te liczniki, bo tam i tyle. I tyle, i będą gnić te nieruchomości. Czyli nawet jeżeli masz nieruchomość w Wielkiej Brytanii i masz gaz na licznik, i ci domownicy się zrzucają na ten gaz, na ten licznik, oni będą się zrzucać jak najmniej, i te nieruchomości będą gnić. No bo taki drogi gaz, taka droga elektryczność jest, nie? A po... Więc tak, szanowni państwo, fund brytyjski to jest po prostu totalny upadek inwestycyjny. Ale nieruchomości to jest wszystko zgniłe tam będzie. Już jest, oczywiście, prawda. To się rozpada. Pokazałem państwu nieruchomości, których jest w Wielkiej Brytanii, nie wiem czy miliony, na pewno setki tysięcy, nie wiem czy miliony, ale na pewno setki tysięcy, których cena w ogóle nominalna nie wzrosła, a nawet spadła przez 20 lat. Przez 20 lat. No mówmy sobie wprost. Tak? Czyli mamy dwa komponenty. Jeżeli food brytyjski to jest okropna inwestycja w stosunku na przykład do złota czy srebra, tak? czy innych aktywów, okropna inwestycja, czy nawet akcji KGHM-u, tak? okropna inwestycja, bo przecież KGHM wyciąga złoto, srebro i złoto, to, szanowni państwo, jakim cudem się opłaca w zapadające nieruchomości inwestować? Nie opłaca się. Tak więc to jest totalny... Fund brytyjski i inwestowanie w nieruchomości teraz to jest najgłupsze, co można zrobić. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.